Siemanko, witam was na kanale Janowski, ze mną Bubu, Solenizant, siemanko. 38! I życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim wygrania turnieju. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ciężka sprawa z tym wygraniem turnieju, ale teraz trzeba się bić już, bo już nie ma wymówki, że brzuch przeszkadza. No troszkę jeszcze przeszkadza, ale... No właśnie, jak masz te przygotowania? No były intensywne półtora miesiąca, ja powiem, że okłamę dwa miesiące, ale tak nieoficjalnie jest... półtora miesiąca i po prostu no był hardcore, no dwa razy dzień trening, uciekanie z domu przed żoną, gdzieś ścigały mnie skuterami, ale no nie dogoniłem mnie, bo tak jak biegam, to już nigdy nie biegam. No ale to trzeba ci jakiegoś bolta tutaj załatwić, żeby cię dogonił, bo idąc takim tempem, to ty niedługo znikniesz. Niedługo zniknę, no ale nie, już nie zniknę, tak już myślałem, że do 120 to jeszcze 5 kilo, to już jest max. Czyli nie będzie Vegeta? Nie będzie Vegeta, to będzie Marcin Bu. Mały fermowany, mały chłopek, ale będzie niesamowicie. Chociaż Bubu też miał swoją przemianę, gdzie był szczuplejszy, potem kitę dłuższą zapuścił. Może coś? To jest coś pod ten desek, to będziemy próbowali. Tylko ten różowy kolor nie pasuje, bo to tak troszkę... Chociaż tutaj fiolecik, róż. No właśnie, tylko inni mają niebieskie koszulki, a nam dali fioletowe. No jest to, nie wiem, po prostu może być dyskryminacja, no nie. Ja oglądałem na innych wywiadach i mówiłeś, że jednak dwa miesiące przygotowań to nie jest jeszcze w pełni to, na co możecie stać. Jak to wygląda? Jak to wygląda w kontekście tego turnieju? No tak mówię, no, dwa miesiące. Ja się czuję dość dobrze. No jestem przygotowany, żeby dać dobrą walkę. Tylko tak mówię, no fajnie było mieć 4 miesiące, pół roku. Także po prostu no, zejść już kompletnie, całkowicie z tłuszczu, troszkę mięśni przybrać i no, żeby to miało ręce i nogi. No ale i tak jestem się zadowolony. No. Wcześniej brakło trochę kondycji, chociaż mówię, że nie braknie nic. No nie braknie nic, tylko Mario mówi, o tam samolot leci, ja mówię, gdzie samolot, mam. No, oszukał mnie po razy, pozdrawiam Maria. No po prostu, czego może nie będzie, to powiem, a tylko tam. No, ale atmosferka jest dobra. No tak. Wszyscy zawodnicy oczywiście, jak zawsze, uśmiechnięci, wyluzowani, bo tam się coś może zdać, tam tylko troszkę zęby powybijane, pęknięte szczęki, popękane nosy, ale to jest zabawa. A jak twój pobyt po ostatniej rundzie, tam jednak coś z nosem chyba... No nie pamiętam za dużo, nie pamiętam, obudziłem się w Niemczech, ale powiem, że no, tam operowali mi troszkę szczękę, noska, troszkę mi nastawiali. Dalej nie działa tak, bo już po następnym sparingu znowu mi się połamał, ale no... Nie ma żadnych obaw w kontekście właśnie turnieju? A już nie, to już, ja już pierwszy chlebek zjedzony, to już tam coś powiem, może zostać. Teraz szczęka jest lepsza dużo, bo ostatnią swoją prawie poknąłem. Mario bił jak bęben, to prawie chciałem zjeść. No ale no tak mówię, no miałem ich strzyć wargę, no ale warga nie działa, bo teraz, bo coś tam się zepsuło, a ja nie miałem czasu, bo trzeba było iść na to after party, tam wesoło było. No i tak to wyszło. No. Jak to będzie przed tą grondą? Będą jakieś dodatki przed, czy nie będzie? Ja powiem, że nie. Tym razem kompletnie nie. Tym razem po prostu trener mi na nic nie pozwala. Tutaj pozdrawiam Arusa Blaszyńskiego. On tutaj trzyma na tą pieczę, pilnuje, pozamykał biedronki, żabki i mówi, że ma ci cię nie otwierać przed grondą, bo żeby gruby nie biegał, nie szukał. No i dobrze. No. Jakiś plan na twojego przeciwnika, na podacza? Jest już w głowie? Jest te 25 kilo różnicy, no ale to plan ogólnie nie ma, po prostu trzeba zrobić swoje, wyjść. Jak się uda, to się uda i no i tyle. No. Plan zawsze tam gdzieś coś się do zmienia. Do pierwszego strzału. Tak, a potem plan się zmienia jak po prostu no, dość szybko. Co można powiedzieć, że się zakochałeś w tej grondzie, skoro tak szybko wróciłeś na ring? Ja powiem, że to było tak niespodziewane, no ale że zakochałem, to jest dobre słowo, tylko nie wiem, jak moja żona to odbierze, bo żeby nie było, że ja tam teraz wolę grudować od mojej żony, no. Ale no, nie, no to jest taki hobby tam po pysku się wystrzelać, w końcu człowiek się wyżyje, bo wiadomo, że boks to jednak nie to samo, bo w boksie to można sparować, przyjąć 1 400 000 ciosów na głowę i człowiek jest wyżyty, a tutaj jednak po paru mocniejszych strzałach już człowiek niektórych ma dość, powie, a to sorry, przepraszam. No, jest. Jak ważna psycha jest po takim strzale na przykład? No, jest takie, że kurde, muszę. Powiem tak, na przykład do momentu, kiedy z Mariem starczyło mi tego tlenu, do końca pierwszej rundy, no te ciosy no, nie robiły takiego wrażenia, bo to jednak też było dużo kilo różnicy, no i tam te ciosy wchodziły, no ale jeszcze można było oddychać, no to można było stać, no ale w momencie, kiedy już człowiek nie ma oddechu, no to już
już tylko myśli o tym, żeby albo szybko skończyć, albo trafić jakimś szczęśliwym strzałem, albo po prostu zejść z honorem, bo to naprawdę widzieliśmy niektóre warty, no, były tak dość dziwne. Podoba ci się formuła właśnie turnieju? Jak się odnajdujesz w tej formule? Czy chciałbyś na przykład w następnym superfajcie jakimś występować? To w ogóle dla mnie było zaskoczenie, bo ja myślałem ogólnie, że będę tylko w superfajtach teraz, bo turniej ma się tylko jeden, ale no, no oczywiście pan Grobowski, organizator z panem Borkiem, z panem Szpilką dali mi jeszcze jedną szansę, no nie wiem, no jakiś tam zawsze jest wyróżnienie, no tylko tak mówię, no nie spodziewałem się tego kompletnie. Szukowałem się na ekstra fajta, a tu taka niespodzianka, tak szóstka w lotto. Co, w przyszłości przymierzasz się do tego, żeby zdobyć pas Grondy? No ja tu nie zdobędę, go ukradnę na pewno. Kiedyś tam będę rozmowa, powiem, o, cyk, zawijam, jadę do Niemiec. I kto nie będzie po Monachium szukał pasem? No, to, czyli będą wielkie poszukiwania Niemczech. Będą. Nie, no po prostu jeszcze z 5 kilo zgubię, potrenuję troszkę dłużej i będziemy się tu już bili jak równy z równym, no. Jasne, nie zatrzymuję, bo jesteśmy parę godzin przed walkami, tak więc odpoczywaj, zjedz porządnie, przecież zmizerniałeś, tak? Zmizerniałeś. Przewiadek musi być dobry. Nie, to więc, no tak mówię, dziękuję ślicznie i no, trzeba się teraz mentalnie przygotować. Również dziękuję i jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dobrego afterparty. Dziękuję ślicznie. Afterparty będzie zakrapiane, ale bezalkoholowo. Nieoficjalne jest taka... Wimko zero. Wimko zero. Nie róbcie tego w domu i takie tam. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję ślicznie.